Oczywiście tak, że te mecze są bardzo zacięte, ale to doprowadza do sytuacji bardzo nerwowych. Lepiej, aby zawodnicy moi trochę lepiej jeździli, tak żeby już było przed tym 13 czy 14 biegiem już te mecze by były wygrane. Ale sami widzicie, że taki jest sport, że ta liga żużlowa dzisiaj jest trochę inną ligą niż kiedyś. Wszystkie mecze wyrównane. Nie wiem, czy śledziliście wyniki niektórych, bo Rybnik na przykład cały czas był remis w Leśnie. Nie wiem, jak się to skończyło. No właśnie, to sami widzicie, co się dzieje. I mają mistrzów świata, i nie mistrzów świata, i to tak wygląda. No ja bardzo dziękuję. Mogę powiedzieć, no cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie. No wiadomo, chodzi o to, żebyśmy się utrzymali w tej ekstralidze, a po drugie, idę to do szpitala na cały tydzień. I cieszę się, że będę mógł leżeć spokojnie. 3 punkty i 2 bonusy, to razem 6. Możemy zadowolony. Przyjechał raz na 5-1, później przyjechał raz na 4-2. Jego biegi nie były, że przegrywaliśmy. Uważam, że można jeszcze z niego trochę więcej wyciągnąć, ale będę leżał tydzień w szpitalu, będę myślał, to pojedzie do Leśna. Czy domyślam się, że to mogło być pytanie w kontekście Adriana Maguty, tak? No mówię, odpowiadam, będę leżał tydzień w szpitalu, mówię, jutro idę, mam operację na kamienie, także obudzę się i będę sobie myślał. Ja wiem, że może Łaguta dzisiaj by pojechał lepiej, ale tego nie wiemy i nie będziemy wiedzieć już. Jakby pojechał Łaguta, by zdobył dzisiaj 3, to wszyscy byśmy mi zadawali pytanie, dlaczego Łaguta dostał 4 raz szansę i zdobył 3 punkty. Dlaczego Lunga nie wzięli? Ja też jestem takim człowiekiem jak wy, że ja bym przewidział wszystko, gdybym był milionerem, bo bym sobie skreślił 6 numerów tetolotka. A że nie przewidzę wszystkiego, to jestem biedny. No, dlatego wiecie, nie? To nie jest tak, że Łaguta by dzisiaj jeździł, to by pojechał może gorzej, może lepiej. Tego nie wiemy, już się nie dowiemy. Nie możemy się cofać. Jedziemy do przodu i wszystko na razie idzie według planu. Wygraliśmy trzecie spotkanie u nas. Także tylko, żeby taka praca szła dalej. Żebyśmy wygrywali tylko 2 punktami u siebie. It was like, I think it was doing a few mistakes. We was missing a little bit from the gate and out on the track is very hard to pass, but I still think we did a pretty good meeting, you know, and we was winning in the end, so that is the important thing, you know, so I'm happy. I bardzo proszę, kilka zdań odnośnie tego spotkania. Goście, zaczniemy od Marka Ciślaka, proszę bardzo. Witam wszystkich. No cóż, gratuluję na wstępie drużynie miejscowej, która wygrała z nami 2 punktami. Mecz był bardzo zacięty, dopiero w biegu 13 gospodarze wygrali 5-1 i prowadziliśmy praktycznie bardzo długo, ale ten bieg po prostu myślę, że zadecydował o wyniku tego spotkania. No cóż, myślę, że dzisiejsze zawody miały jednego super bohatera, czyli Tomasza Goloba, który w nieprawdopodobnych po prostu sytuacjach wyprzedzał naszych zawodników. No był po prostu nie do zatrzymania i myślę, że on jest głównym aktorem wygrania meczu przez drużynę z Grudziądza. Także jeszcze raz gratuluję. No moi zawodnicy robili co mogli. Walczyliśmy do końca. Przegrana minimalna, no ale jest przegrana, także mecz na pewno był dla kibiców bardzo emocjonujący. No i tyle. Czekamy na rewanż. Przegraliśmy dzisiaj. Nie udało się wygrać, mimo że walczyliśmy z tą twardą nawierzchnią i robiliśmy dużo zmian, to jednak popełniliśmy jednak parę błędów i tutaj chyba nasz wynik został pogrzebany. Dziękuję Rafałowi Okońskiemu z tej okazji za to, że tam zostawił mi w jednym z biegów miejsca, bo z tego co widziałem właśnie na początku zawodów, tutaj żeby mijać to trzeba bardzo ostro jechać i trzeba jednak uważam szanować swoje kości, dlatego dziękuję Rafałowi. Wydaje mi się, że były fajne chyba zawody dla wszystkich kibiców, pogoda dopisała, gospodarz wygrał, my niestety przegraliśmy i jedziemy dalej. Cóż, taki jest sport.